Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirt It More. Zapraszam Was na kolejny odcinek miejscówki z Dartmoor Bikes. Kilka tygodni temu wybraliśmy się do Vex Trails, żeby na własnej skórze sprawdzić, czy to miejsce rzeczywiście jest tak dobre, jak o nim mówią. Oczywiście wiedzieliśmy, że jumpline jest niesamowity, zresztą na pewno go pokażemy, ale chcieliśmy też pokazać inne trasy, bardziej amatorskie, bardziej terenowe, pokazać infrastrukturę i odpowiedzieć na pytanie, czy warto jechać tak daleko, żeby pojeździć w bike parku, gdzie mamy wyciąg orczykowy, małą różnicę wzniesień, ale jednak infrastrukturę zbudowano na bardzo fajnym poziomie. Dlatego przez 3 dni nagrywaliśmy ten odcinek, więc zapinajcie kaski i jedziemy! O, trzeba powiedzieć na początku, gdzie jest Vex Trails. Oczywiście wiecie, że jest w Austrii, ale nie jest w jakichś szczególnie dużych górach, to nie jest Leogang, Salbach, prawdziwych Alpach, to są małe góry, jakieś 100 km na południe od Wiednia, od nas z Bielska to jest 450 km, około 5 godzin drogi, więc naprawdę niedaleko. Jeżeli chodzi o samą furę, którą dzisiaj jadę, to specjalnie tego wybrałem, a o tym powiem Wam już troszeczkę później. No i niestety okazało się, że przyjechaliśmy w dniu, kiedy są jakieś zawody. Bo ostatnio jak byłem, to parking prawie pusty, a teraz zobaczcie, jak wygląda. Gotowi, możemy ruszać. Jak widzicie, ludzi jest naprawdę bardzo dużo, ale nie ma dużego korka do wyciągu, chociaż wyciąg jest tylko jeden. Za to bardzo dużo ludzi jeździ dookoła i już pierwsze takie bardzo charakterystyczne spostrzeżenie. To zobaczcie, to są dzieciaki, rodzice z dzieciakami, tacy typowi endurowcy. Niekoniecznie ludzie, którzy przyjechali tylko na jumpline, bo jumpline jest tylko takim małym kawałkiem Vex Trails. Trails, jak enduro trails, jak inne trails. Czyli dla ludzi, którzy chcą pojeździć po ścieżkach. Klasycznie jak w miejscówkach z Dirtmoor Bikes, zaczynamy od mapy, która jest bardzo ważna, jest super miejscem, żeby zrozumieć w ogóle konstrukcję tego nie do końca bike parku. Zobaczcie. To jest tak, góra, pełno szlaków. Ten odcinek to jest trail park, czyli ten odcinek. Czego tylko ten odcinek, ten mały, to jest wyciąg i jazda na wyciągu. Czyli tak naprawdę mamy możliwość jeżdżenia po dość dużych górach, w szerokim zasięgu, na jakiejś tam arenie, gdzie mamy traile, niekoniecznie tylko jumpline. Powiedziałem, że góry są dość niskie i może troszeczkę im ująłem, ponieważ góra, od której zaczynają się traile, ma 1247 metrów, czyli bardzo zbliżona jest do Skrzycznego. Skrzyczne to kawał góry. Tylko, że różnica jest taka, że my startujemy z 844 metry, czyli na trail parku różnica wzniesień to 400 metrów, czyli coś pomiędzy Szyndzielnią a Kozią Górką. Czyli ogólnie nie jest to duża różnica wysokości wzniesień, czego sam odcinek, który jest na wyciągu, teraz sprawdzimy ile ma. 200 metrów, dobra. Czyli na wyciągu wiemy, że mamy tylko 200 metrów różnicy wzniesień i kolejne 200 metrów to już jazda po trailach bez wyciągu. To co na pewno przeraża większość początkujących rajderów w tym miejscu to wyciąg, orczyk. I powiem Wam szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to działa. Zanim wejdziemy w ogóle na strefę tras, możemy stestować, czy damy radę. Proszę bardzo. Bierzemy. I teraz dzieje się magia. Pyk, jest zaczepione. Niewiarygodne. I naprawdę to się trzyma, tak można wjeżdżać. Fajne jest to, że na wyciągu, nawet jak delikatnie gdzieś skręcamy, prowadzimy rower, to nam nie szarpie kierownicy, ponieważ ciągnie nam centralnie za mostek. Rozwiązanie moim zdaniem naprawdę genialne. Widać, że ta niemiecka inżynieria z Porsche jeszcze nie wyginęła do końca. Zobaczcie, mój mostek przypomina bardziej ten mostek, z śrubami na zewnątrz, z miejscem do zatrzymania. Jeżeli nie mamy takiego
elementów mostku, to możemy dobrać specjalny taki przypinany element, który spowoduje, że będziemy kompatybilni z tym wyciągiem. Koniec tych teorii, jedziemy spraktykować to w praktyce. Zwróćcie uwagę, że odbiłem kartę nie wchodząc na wyciąg, tylko ogólnie wchodząc na trail park, bo mamy płatność bez względu na to, czy korzystamy z wyciągów, czy nie. Jeżeli mamy i bajka i też chcemy pojeździć, to tak samo musimy zapłacić. Zapłacimy troszeczkę mniej, korzystając z dolnej strefy i nie korzystając z wyciągu, ale czegokolwiek będziemy tutaj używać, i tak musimy zapłacić za utrzymanie tych ścieżek. Dobra infrastruktura bike parkowa to przede wszystkim taka, która służy bikerom. Takie rozwiązanie, na przykład miejsce do trzymania na wodę, dla mnie ogromny plus. Nie jest tak, że podjeżdżasz pod wyciąg i masa butelek się wszędzie toczy. Jest na to miejsce, znaczy, że ktoś o tym odpowiednio pomyślał. Tak jak pokazałem na sucho, łatwizna. Proszę bardzo, tam gdzieś jedzie Lucek. No i ze schodzeniem nie jest wcale tak trudno, chociaż za pierwszym razem zobaczcie, co zrobiła Magda. Za pedały i zdaj mi jedną ręką, zdaj mi jedną ręką. No i zobaczymy, co zrobi Lucek. Udało mu się za pierwszym razem. Brawo, Lucek. Wyciągiem dojechaliśmy do połowy trail parku, stąd startuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć tras. Zielona, bardzo łatwa, szeroka, o małym nachyleniu. Zrobimy to dla was, tam się przejedziemy. Niebieski typowy flow trail, czerwony single trail, to jest taki trail enduro, słynny jump line, który też jest czerwony, i trasa downhillowa, która jest czarna. Zaliczymy na razie wszystkie trasy z grubsza z tego poziomu, a potem zobaczymy, czy warto dopedałować na górę i zobaczymy, jak wyglądają trasy, po których na pewno jeździ dużo mniej ludzi niż na tej niższej części. Dojechaliśmy do skrzyżowania z innymi trasami, nawet nie będę nią wjeżdżał do końca, i też prosiłbym was, że jak będziecie tu jeździć i już macie trochę skilla, to się w ogóle nie ładujcie na zielono, bo będziecie sprawiać tylko niebezpieczeństwo przez wasze różne wygłupy, ale za to, jeżeli chcecie zabrać waszą partnerkę, dziecko, kogokolwiek na poziomie zero na pierwsze trasy, to moim zdaniem w Polsce nie ma tak dobrej trasy na sam początek, jak właśnie tu na Vex Trace trasa zielona. Dodam jeszcze na koniec, że po roku niejeżdżenia dla Magdy pierwszy zjazd na tej trasie był idealny, to była właśnie idealna trasa. Po pierwszym zjeździe okazało się, że rower, który jest schowany za rogiem, którego nie możemy pokazywać, bo jest prototypem, na którym jeździ Lucek, jest ustawiony pode mnie, więc szybko musimy zmienić ustawienia. Zobaczymy, jak wygląda wypożyczalnia, serwis i czy uda nam się szybko dostosować zawieszenie pod tego małego człowieka po drugiej stronie kamery. Pompkę mam, jak widzieliście w środku jest też wypożyczalnia. Rowerów jest mało, bo większość jeździ. Jeżeli was interesują ceny za wypożyczenie, to za chwilę wam wszystko pokażemy. Nie będę tutaj wam tego opisywał, ale uważam, że ceny nie są wcale tak duże. No niestety, zawody się powoli kończą. Ludzie z zawodu przychodzą na wyciąg, ludzie z jezdni przychodzą na wyciąg. No i zrobiło się dość tłoczno, dlatego mała zmiana planu, wjeżdżamy do połowy, a potem na rowerach wjedziemy na samą górę, więc już flow trail pokażemy od początku do końca i zobaczymy tą różnicę między górną częścią a dolną częścią. Po wjechaniu wyciągiem mamy dużo bramek zjazdowych, ale mamy jedną bardzo specyficzną, uphill flow trail. To jest po prostu trasa podjazdowa, jak widzicie 200 metrów różnicy zniesień, 2,2 km, więc niskie nachylenie, myślę, że spokojnie dojdziemy na górę i jestem właśnie najbardziej ciekaw, bo wszyscy wychodzą i jadą na dół. Czy rzeczywiście trasy wyżej będą w lepszym stanie? Mam nadzieję, że tak.
podjazdy. Radość z jazdy. Kto podjazdy. Trasa podjazdowa kończy się przy zbiorniku wodnym i tutaj możemy sobie pochillować, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną ważną rzecz. Jest zbiornik wodny, obok można by pożyczyć supy, są lody i tak dalej. Co słyszymy? Wodę, dzwonki krowy, owady, gdzieś w tle może dzieci. Nie ma jednego wielkiego harmidru, nie ma potrzeby puszczania tutaj muzyki, jest naprawdę chillowo. I to jest jeden z tych elementów, który mi się bardzo podoba właśnie tu w Austrii, że jak jedziemy w góry, to nie po to, żeby słuchać muzyki i disco polo, tylko po to, żeby mieć kontakt z naturą. I to naprawdę jest bardzo fajnie chillowo. Dobra, pora sprawdzić, jak wygląda ten austriacki twister. Przyjechaliśmy górną sekcję. No muszę przyznać, że moim zdaniem troszeczkę fajniejsza na przykład niż twister pod tym względem, że mamy ostrzejsze bandy, większe przeszkody, ale większe przeszkody nie oznaczają bardziej niebezpiecznych, ponieważ są one bardzo płynne. Jeżeli umiemy, to robimy skok, a jak nie umiemy, to nas nie podbija. Jeżeli chodzi o stan tras, widać, że jesteśmy w drugiej części roku. Raczej ona nie jest zniszczona od kół, tylko zniszczona od erozji pogodowej, wody i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało niżej, czyli tam, gdzie jeździ więcej ludzi. Te bandy są przynajmniej takie, że człowiek się pewnie wyjeżdża. Chociaż już jak widzicie, jest trochę w nich starych dziur. No i ta trasa jest naprawdę dobra na rozgrzewkę. Zobacz tę bandę. W ogóle się nie boi w nią wjechać. Albo tą bandę, no normalnie jak ściana. Albo ta. Super randka. No ogólnie bez korby to tu się w większości tych takich do skoków nie da lecieć. Jak się nie pedałuje, to raczej mało się używa hamulców. I jak tam, Lucek? No kurczę, moim zdaniem to trasa jest naprawdę bardzo świetna, dobrze skonstruowana, bo nie trzeba nawet używać hamulca, więc ja się bawię świetnie. Ale wolna jest. Jest wolna. Nawet jak chce się skakać te jumpy, to brakuje. Strasznie blisko stanąłeś. Podsumujmy trochę tej niebieskiej trasy. Jak widzicie, jest naprawdę kilka miejsc, gdzie można poskakać. Wybicia są długie, łagodne, niepodbijające. Na pewno ktoś, kto nawet nie za bardzo potrafi jeździć, sobie tutaj krzywdy zrobić nie powinien. Największym minusem jest nawierzchnia, bo jednak jest nawierzchnia takiego zmielonego kamienia. To nie jest taka typowa wysiewka, więc nie jest to super idealne. Na dolnej części jest więcej zniszczeń od opon, tarki, dziury i tego typu rzeczy. No i ogólnie ta górna część wydawała mi się bardziej dynamiczna, ale dolna też jest spoko. Nie powiem wam, czy jest lepsze niż twister, czy lepsze niż niebieski w Skolnitach. Na pewno jest ciekawy, na pewno warto przyjechać, pojeździć na nim, jeżeli lubicie flow traile, ale najlepszy flow trail i tak dopiero przed nami. W zasadzie większość tras na koniec łączy się w jedną trasę i można liczyć, że te ostatnie kilkaset metrów to taka dojazdówka. Więc jeżeli mamy szukać minusów, a trzeba jakieś znaleźć, to na pewno to, że trasy wykorzystują około 80-90% góry, nie są tak naprawdę do samego dołu. Dołu był to dojazdóweczka już tylko. Dziś niestety złapał nas deszcz, ale to żaden problem, jesteśmy tu jeszcze 2 dni, więc wszystko nagramy. Zawijamy się do kwatery, niestety jak widzicie, nasza Meganka, o której jeszcze powiem, nie jest zbytnio samochodem kamperowym, więc my musimy spać w kwaterach. Ale to, co jest super w tym bikeparku, to jest to, że jest bardzo przyjazny dla kamperwozów. Czyli ogólnie przyjeżdżacie busem, śpicie w buście, nikt wam się nie przyczepia, a powiem wam, że to już powoli jest rzadkość, jeżeli chodzi o Austrię.
Zaczynamy dzień drugi. W nocy trochę popadało, ale jest ładnie. Na pewno do wczesnego południa będzie ładnie, więc dążymy dograć downhill, jumpline i może coś jeszcze. Dzisiaj rano zobaczyłem, że poluzowała się śrupa główna od zawieszenia. I ogólnie bardzo Was uczulam, szczególnie jak jesteście na wyjeździe, sprawdzać rano, czy nic się nie poluzowało. Bo teraz jestem w stanie wziąć Loctite, wziąć klucz, skręcić, nie ma problemu. Ale pojeździłbym sobie jeszcze kilka zjazdów, zgubiłbym śrubę i byłoby naprawdę nieprzyjemnie. W 90% przypadków używam zawsze smaru na suche i wydaje mi się, że takie oczywiste, ale potem jak rozmawiam z ludźmi, to ludzie w ogóle nie rozumieją różnicy pomiędzy smarem na suche, a smarem na mokre. Przede wszystkim smar na suche dużo mniej się lepi, przykleja się do niego dużo mniej brudu, jest rzadszy, szybko wchodzi wewnątrz łańcucha, ale też łatwiej go wypłukać w błocie, jak będzie duże błoto, to nie będzie działało, tylko że ja nie pedałuję dużo w błocie, więc dla mnie to nie ma dużego znaczenia, raczej znaczenie ma czystość napędu, a jednak smar na suche pozwala tą czystość zachować na dużo, dużo lepszym poziomie. A jeżeli będziemy mieli taki smar na mokre, a potem złapiemy dużo kurzu i brudu i przemielimy, to potem we wszystkich dziurkach, kółeczkach i tak dalej będziemy mieli taki zbity mar, takiego brudu z takim tłuszczem, a w przypadku suchego to już tak nie występuje. Jesteśmy! Trzeba przejść na trasę czerwoną, nie będziemy zaczynać czerwonej z góry, bo Lucek już mógłby dzisiaj tego nie przeżyć. Myślę, że charakterystyka czerwonej trasy od tego poziomu będzie bardzo zbliżona do górnej, a będziecie mniej więcej wiedzieli, o co z nią chodzi, bo ja już wiem, że to jest trochę inna czerwona. Jestem już za połową trasy czerwonej, trasy takiej, która teoretycznie jest terenowa, endurowa. No i muszę powiedzieć, że ona tak naprawdę nie powinna być do końca czerwona, tylko taka, moim zdaniem, niebieska terenowa trasa na przełomie niebieskiego i czerwonego. Zresztą widzimy, że jeździ dużo amatorów, można się na niej bawić, nie ma dużych prędkości, nie ma dużych ścianek. Cały czas możemy bardzo dobrze kontrolować rower. I myślę, że jest dobrą trasą, żeby się nauczyć właśnie wybierać linię, bo czasem jest bardzo szeroko i to my decydujemy, gdzie jedziemy, a ta umiejętność jest wyjątkowo ważna podczas jazdy w terenie. Przed nami druga część, która będzie odrobinę inna. Drop. W dolnej części jest drop. Drop jest ogólnie dość prosty. Tego jak to z dropami i ściankami. Ważne co jest przed, co jest po. Najazd może nie jest idealny, ale nie jest trudny. Tu tak na upartego to prawie da się zjechać. Mamy wypełniony gap deskami, więc ogólnie jest bezpiecznie. Hop. O właśnie tak. Teraz tak, ogarnijcie, drop jest stąd, a tam u góry jest przyczepiona poprzeczka. Żeby stamtąd nie ładować. I by wam się wydawało, ty, przecież nikt stamtąd nie będzie ładował. Ale ostatnio widziałem u Bartosza na YOLO tripie, że ziomeczek ładował z góry. Szalony, zobaczcie na granicy, co się stało. Dobra. Thank you.
I proszę bardzo, single track się skończył. Tam tego nie nagrałeś, ale jak nagrasz za chwilę to zobaczysz, że się skończył. I dalej ostatnie kilkaset metrów przejeżdżamy trasą niebieską, czyli no to jest kolejna trasa, która nie schodzi do samego końca w tej swojej formie, no ale dalej niebieską na dół też jest chyba fajnie. Witam Państwa w kąciku kulinarnym. Niestety znowu nie mam Magdy, ale ostatnio tutaj z Magdą byłem i oceniła to jedzenie bardzo dobrze. My dzisiaj mamy burgera wekslowskiego, czyli lokalnego, z wołowiną, jest też wersja wege. I nie będę Was oszukiwał, już go jadłem i jest bardzo dobry. Oczywiście ceny, jakie ceny, to ponad 16 euro za burgera z frytkami, plus oddzielnie radler, nawet nie mylę poszło. Tanio nie jest, ale trzeba uzupełniać energię. Na jedzenie jesteśmy gotowi na hardcore, najtrudniejsza, jedyna czarna trasa na Vex Trace. Uchylę Wam rąbka tajemnicy, już raz zjechaliśmy i tak jak na przykład moim zdaniem czerwona trasa, to była bardzo łatwa czerwona trasa, tak ta czarna trasa jest zdecydowanie trudną czarną trasą, jest na pewno dużo trudniejsza od Jabara, ale nie mówmy za dużo, jedźmy, sprawdźmy to. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mój open face, brak zbroi jest tylko na potrzeby filmu. Normalnie jakbym tutaj jeździł dla siebie, to na pewno full face, na pewno zbroi, bo to już nie są przelewki. Stop! Nie wiem, czy ogarnęliście, ale ten skok jest naprawdę szalony. Mamy kamień, naprawdę dość ostro wystartowany do góry i lądujemy w kolejny kamień. A najazd mamy, jak widzieliście, falka, wjazd miskę, wyskok, kolejne. Szaleństwo. Powiem Wam szczerze, że 3 razy najeżdżałem, żeby skoczyć. Ogólnie hopa nie jest trudna, ale na banie to robi równo. Takie ścianki jak te występują wielokrotnie na tej trasie. Świeża ziemia, glina, kamyki i mokre, wytarte korzenie. Naprawdę. Dużo rozminy z prasowaniem hamulcem, dużo rozminy, jeżeli chodzi którędy jechać i naprawdę, jeżeli coś schrzanicie, to tam na dole, jak traficie na złego, mokrego węża, to Wam przednie koło bardzo szybko może uciec, dlatego naprawdę ostrożnie, rozminkowo, ale fajnie. Tak, dobrze widzieliście, ja pojechałem na wersję easy, możemy jechać na ekstremalnie trudną, tylko dla ekspertów i ogólnie oglądałem to sobie i tak, jest mokro, są mokre korzenie, nie mam full face'a, nie mam zbroi, to są super wymówki do tego, żebym nie jechał, chociaż może okaże się, że jak jutro będzie jeszcze sucho, to zjadę. Jaki jest związany z tym problem? Pierwsza rzecz, najazd, to nie jest ścianka, to jest lekki uskok, najazd jest trudny. Łatwo popełnić błąd na najeździe, gdzieś by nas rzuciło. Druga rzecz, jest zeskok w dół. Trzecia rzecz, jest lądowanie na kamienie, które zaraz tam Lucek pokaże. Jak wiecie, kamera spłaszcza, aparat spłaszcza. Chociaż myślę, że to nawet w obiektywie nie wygląda na chicken line'a. Zobaczymy. Może jutro, dzisiaj na tym mokrym na pewno nie, bo już tu lecą, jak próbowałem zejść, to już zjechałem na dubsku. Zaimponowałeś w tej chwili. Wyjechałem z lasu, to oznacza koniec trasy, jeszcze kilkaset metrów do dołu, już taką dojazdóweczką, czyli jak przy poprzednich trasach. No i co? Dwa słowa. Downhill jest tu trudny. Uważam, że jest trudniejszy na pewno niż na Żarze. Szczególnie ten jeden element to w ogóle jest ekstremalnie trudny. Aż nie wiem, czy będę mógł dzisiaj zasnąć w związku z tym, że go nie zjechałem. No nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Ogólnie chyba bym Wam polecił challenge'owo przejechać, bo Lucek 3 razy przejechał tą trasę. W końcu nawet na koniec powiedział, że da się po niej jakoś tam staczać, więc myślę, że tak challenge'owo, żeby zweryfikować siebie, żeby się bardziej skupić na trasie, warto tutaj przyjechać, tylko klata, szczęka musi być zabezpieczona. Dzisiaj na kolację tradycyjna kuchnia niemiecka, prawdziwy, pyszny kebab od Turka w
Polsce, nawet na polskiej wsi czegoś takiego nie uświadczycie. A przy okazji, mówiąc o oszczędzaniu, dwa słowa o samochodzie. Jak widzicie, piękna renóweczka, Meganka Classic, pierwsza edycja. Zakładając dwa bagażniki, jakim Highlandery zwiększyłem jej wartość dwukrotnie. Ogólnie u mnie tak, wóz się robi na wyjazdy. Vitara to nie jest samochód za bardzo w tripy. A jadąc sobie Meganką, przypomniałem sobie czasy, kiedy pierwszy raz wyjeżdżaliśmy do Leogangu, czy właśnie jeździliśmy tripy po różnych bikeparkach dobre kilkanaście lat temu. Jeździliśmy tak Golfem dwójką, Lanosem, tysiące kilometrów. Liczyło się tylko tyle, żeby mieć maszynę, która przewiezie nas A do B i nic więcej nie miało znaczenia. Ważne, żeby działała. A teraz bardzo często spotykam się z sytuacją, że młodzież sobie kupuje jako pierwszy samochód, nie wiadomo jaką betę, wszystkie pieniądze, które miała na samochód wkłada, wszystkie oszczędności, jakie mieli, wkładają w samochód i potem nawet nie da się nigdzie pojechać, bo po pierwsze cały czas trzeba inwestować w ten samochód, a po drugie pali on tyle, że nigdzie nie pojedziecie. Pamiętajcie, że auto może dać wam wolność, a może też was zniewolić. Wszystko zależy od waszych wyborów. Zaczynamy kolejny dzień, dzisiaj w końcu jumpline, moim zdaniem jedne z najlepszych hop w Europie, ale to za chwilę. Przed wyjściem okularki, ogólnie nie wiem czy zauważyliście, ale na stronie nie ma takiego koloru. Dlaczego? Bo jest to kolor Dirt It More i takie okulary pojawią się dopiero niedługo w Tripoucie, będzie tylko limitowana seria, więc obserwujcie koniecznie na Instagramie Tripouta, na naszym Instagramie, bo informacja na pewno się pojawi już niedługo. Proszę bardzo. Ja jestem wyposażony w fotochromy, więc bez względu jakie będzie światło, ja będę widział dobrze. Jesteśmy przy jumplinie, ale rano nie mogliśmy przyjechać na jumplinę, bo był zamknięty, bo były prace remontowe. Na szczęście wykorzystaliśmy ranek i poszliśmy na kilka zdjęć na trasę DH wyjaśnić jeden temat. Proszę bardzo, na koniec oto i on. Jumpline. Jumpline to trasa, w której najbardziej znany jest Wexford, bo jest naprawdę niesamowity. Chodzą plotki, że to robili ci sami ludzie, którzy tam robili Alaina, Whistler i tak dalej. Nie wiem ile z tego jest prawdy. Prawda jest taka, że ta trasa jest niesamowita. Przejedziemy się kawałek i wytłumaczę wam, na czym polega jej niesamowitość. Była zbyt dużym Sandersonem, a zobaczcie co ogromne wybicie i wielu powie nie, ogromne wybicia są przerażające, z ogromnych wybić ciągnie się naprzód. Nie, z ogromnych wybić się wyjeżdża, a nie są szarpakami. Zobaczcie, to jest wybicie, na którym wielokrotnie mi się rower. Więc kiedy wyjeżdżamy, on wyjeżdża prawie jak płockiego. I dlatego duże wybicia ogólnie są bezpieczniejsze. A jeżeli to jest duże wybicie, to zobaczcie to. To jest lądowanie! Ogromne, wielkie lądowanie! Można lądować tutaj samolotem, a rowerów może lądować wiele naraz. Niedolot, środkowe lądowanie, czy nawet kawałek przelot. W ogóle nie ma problemu, jest to mega, mega bezpieczne. I to jest właśnie jeden z tych powodów, dlaczego ten jumpline jest taki super. Wielkie wybicia, wcale nie bardzo ostre, stoły i ogromne lądowania. Wielu osobom może się wydawać, że te duże wybicia to są dirtowe piony, ale nic takiego. Tu widzimy porównanie hopy typowo bikeparkowej do hopy, którą moglibyśmy nazwać freeride'ową hopą z ostrzejszym wybiciem. Ale ciągle tamto wybicie to jest około 45 stopni, to max 50-55. Ale już skok z takiego wybicia wymaga troszeczkę większej umiejętności. Skok z tamtego to jest naprawdę lajcik, podstawowych umiejętności skakania. Przed chwilą rozmawialiśmy z Shaperem i ogólnie opowiada o założeniach tej trasy. Główne założenie jest takie, nie hamujemy, nie pedałujemy i latamy konkretne jumpy. Na przykład sekcja, na której jesteśmy, mówi, że w zeszłym roku była przebudowywana, bo była za szybka. Była za szybka, ludzie latali za daleko, robili tarki od hamowania, więc nie mieli problemu, ej ludzie nie hamujcie, tylko ej zmienimy to tak, żebyście latali więcej i nie musieli hamować. I to jest właśnie to zajebista rzecz.
Lucek, bardzo mi przykro, ale już niedługo nie będziesz nikomu potrzebny, ponieważ twoje miejsce zajmie sztuczna inteligencja. Ogólnie mamy takie fotopointy, mamy ustawione specjalne kamery, tak trochę jak fotoradary. Możemy sobie odkleić swój karnet. O, proszę bardzo. I teraz senduję, sprawdzam potem w internecie po moim numeru, że karty, moje zdjęcie, albo na dole w komputerze. Zobaczymy, czy będzie. W tamtym lesie za mną, tam wysoko, skończył się jumpline, a ja jeszcze nie dojechałem do samego końca. Jumpline jest najkrótszą trasą w Ex, ale moim zdaniem najfajniejszą i prawdopodobnie większość osób, które przyjeżdża z daleka do tego miejsca, głównie na tego jumplina, bo on jest wyjątkowy w skali całej Europy i naprawdę mega fan tam jeździć. Jeżeli już troszeczkę lepiej ogarniacie skakanie, to myślę, że się dobrze będziecie bawić. Nawet Luce, który skacze jako tako, czasem trochę lepiej, już łapie zajawę na jumplina. Nie ma problemu, że te hopy są ogromne. One są ogromne, ale bardzo dobrze zbudowane. Na Vex Trail zaszło już słońce, to znaczy, że powoli kończymy ten odcinek, ale pora troszeczkę podsumować. Ogólnie uważam, że to miejsce jest bardzo fajne, takie całościowo fajne, infrastruktura, jedzenie, teren dookoła, takie, że można i pojeździć i odpocząć. Ale nie oszukujmy się, jest to na tyle mały bikepark, że jak dla mnie jedyny sens tutaj przyjechać, to przyjechać na jumplina. Cała reszta tras no jest podobna jak wszędzie indziej, ale jumpline jest absolutnie nieporównywalny z niczym innym i myślę, że na tą trasę warto przyjechać, nawet jak się nie jest turbo zaawansowaną osobą. My byliśmy tutaj 3 dni, ale myślę, że spokojnie można byłoby tu siedzieć 2 dni i się nie znudzić. Powiedziałbym, że ten bikepark jest troszeczkę tak jak, nie wiem, jak nasze Skolnity czy Kalnica. Nieduży bikepark, fajnie wykorzystany, tylko ten jakby wszystko ma na takim poziomie austriackim, że no kurczę, no jest naprawdę fajnie. I na koniec pamiętajcie, odcinki takie jak ten miejscówki z Dartmoor Bikes powstaje specjalnie dla was, więc jeżeli wam się to podoba, to koniecznie zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, a jeżeli nie subskrybujecie, to koniecznie subskrybujcie i widzimy się na kolejnym odcinku miejscówki z Dartmoor Bikes. Piuta mi ucięło. Dałoby się raz, a górą przejść, ała.